Państwo zobaczą, już dawno nie ma portretu Rysi na wschodnim tutaj Warszawie. Kawęczyńska, linia moherowa. W ogóle ta cała linia moherowa to już na punkcie choinki to szaleją. Mohery szaleją, ale zapraszamy stąd, bo tu bliżej niż z centralnego, do Anglo-Ameryki, Białystok, tam Baciuszka, tam cerkiew, tam prawosławie. To tam oni tak nie szaleją za tą choinką. Pierwsi jako ci tacy najbardziej za choinką, za Mikołajem, za takimi bajkami, oszustwami, no to są dzieci Makryny Mieczysławskiej i moherowi wszelki. A cała Warszawa 2,5 miliona i 3/4 jest kościelna. Tu nie ma cerkwi, nie ma kościoła ewangelickiego, nie ma kościoła mormonów, nie ma świętych świadków żadnych w dniach ostatnich. Tego złego systemu rzeczy, a złego, no bo oni tylko za żarciem, za piciem. Anita za żarciem, za piciem leci. Także jak ten Jan Maciej Witek spojrzał się w komputer, do internetu zajrzał na tych wernisażach. Jakie mordy, jakie wstrętne. Mówię, Elżbieto, gdzie ty chodzisz? Ja mówię, ja ogólnie nie chodzę, ale czasem no, zrobię parę tych zdjęć. Także to, co ja mam, te filmy, to jest jedna tysiączna tego, co ja bym mieć mogła, ale jak sztuka ładna, to ja czasem robię filmy nawet, robię zdjęcia i występuję. Ale tak ogólnie to z tymi moherami. Ja do dziadów nie chodzę. Nie. Ja mówiłam temu Maryczkowi, żeby nie chodził do dziadów, albo temu Wiesławowi Przybyłowiczowi. Ale jak on jest sam moher z ulicy, to co? Z Olsztyna.